Wybrałem Creatine Explode dlatego, że dostarcza 6 zróżnicowanych form kreatyny. Creatine Explode dotrzymał obietnicy. Reszta zależy od Ciebie. Poznaj inne zalety Creatine Explode na www.olimpsport.com. Dzień dobry, Joanna Gruszecka i Olimpsport Nutrition witają w nowym odcinku serii Kronik Kulturystyki. Stworzenie przeze mnie tej serii było zamysłem zaprezentowania byłych czołowych zawodników sportów sylwetkowych, którzy żyją sobie teraz z dala od mediów społecznościowych, sponsorów, szumu internetu, a wszystko to ma być w takim zestawieniu, ażeby pokazać ich obecne życie z ich historią, która miała bardzo istotny wpływ na historię sportu. I dzisiaj też tak będzie. Gościmy w Mikołowie u pana Jana Wyducha, którego wachlarz umiejętności oraz osiągnięć w różnych dziedzinach sportu jest niezwykle imponujący. A więc wielokrotny mistrz Śląska w kulturystyce, mistrz Polski oraz kilkukrotny wicemistrz w kulturystyce seniorów, trzykrotny mistrz Polski w podciąganiu na drążku, dwukrotny rekordzista świata w podciąganiu na drążku, który wykonał 881 pociągnięć w przeciągu godziny, a 64 powtórzenia w przeciągu minuty. Zwycięzca maratonu rowerowego w kolarstwie górskim w kategorii Masters, dwukrotny mistrz Polski w biegu po schodach i kilkukrotny zwycięzca półmaratonów biegowych na 80, na 21 km. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie zobaczyć, co słychać u 70-letniego Jana Wyducha. Zapraszam. Moja przygoda ze sportem zaczęła się od kulturystyki. Był to rok chyba 1965, miałem wtedy 15-16 lat. Tam hantelki się skombinowały, nawet pierwsze hantelki to były z betonu. Puszki i beton do środka i tam pręciki się zrobiło w swoim zakresie. Ale tam w domu? W piwnicy, w swojej prywatnej piwnicy. Nie? Jeszcze dwóch kolegów, tak. Każdy tam coś zrobił, coś przyniósł, ławeczka. No i zaczęli mi trenować. Nie? A tutaj jest to zdjęcie właśnie w wieku 13-14 lat, początku? Nie, tu było 16, właśnie 17 lat chyba. 16-17. Francuskie wyciskania robiłem, a to u mnie było jeszcze, bo tam plac mieliśmy, jak nie było pogody, to się trenowało w piwnicy, a jak pogoda była, no to na tym placu właśnie. Taka szopa wysoka była i tam trenowaliśmy. Czy maliście wtedy jakąś dietę? O, wtedy nic nie było. Wszystko się jadło. To znaczy, co się jadło? No to co w domu, tak, mama przygotowała tam obiad, kanapki jakieś tam. No ale z czym te kanapki były? No, przeważnie nie było za dużo pieniędzy, to były... Makrela była najtańsza w puszkach wtedy. No, no. Nie tak jak teraz, nie? Ale też chodziliśmy do baru mlecznego, nie? Na przykład na ryż z masłem i cukrem mi bardzo smakowało. Tak. To człowiek nie wiedział, że potrzebuje, bo to nie było informacji żadnej. Że to nie? są węglowodany. Że nie wiedział, że to węglowodany. Człowiek tam coś słyszał o białku, nie? Białko, no to mleko i tego to. A wyczytał na przykład w tej gazecie, że tam jakiś kulturysta pił 6 litrów i próbował też 6 litrów wypić, ale to raczej zwymiotowało się. I ile laktozy, 6 litrów mleka na przykład, nie taki jeden wypijał. Takie pisali różne ciekawostki i to człowiek to tylko z tego, nie było tam czasopism. A tu żeśmy trafili już na takie zdjęcie, tu z kolegami jest pan gdzie? Jakieś występy? A tu to są występy, to tak właśnie ten kolega Drenda. No. A ten to klepcarz z Bydgoszczy, też kulturysta. A dziewczyna ćwiczyła, czy...? Nie, to jest stripteaserka. To co byście zarabiali na występach takich? Myśmy w kabarecie, w Arietę Centrum w Katowicach to było, tam gdzieś nie byli. Bo to jest, rozumie pan, panie Janie?
to jestem ja tu, nie? Tu jestem klepsarz, tu jest drenda. Dobrze można było zarobić na takich występach? No na tamte czasy, no nie był to majątek, ale do pensji to się przydało, nie? Ale jakie imponujące czworogłowe, to w tamtych czasach to mało kto... No myśmy trenowali już, nogi pamiętam, przysiady. Ja pamiętam, bo myśmy mieli taki system, teraz dochodzi do tego, 3 razy w tygodniu wszystkie grupy się trenowały. Co drugi dzień, nie? I pamiętam, że na takim treningu wychodził ten trening 2,5-3 godziny. 120 serii wychodziło. 120 serii wtedy na cały trening wychodziło, nie? To 2-3 godziny. A wyczytało się na przykład, że ktoś tam 6 godzin trenował, nie? No to myśmy też próbowali. 3 godziny, ja na przykład 3 godziny, do domu bułka z masłem, szklanka mleka i na drugie 3 godziny. A wtedy był taki okres, że pracowałem w kuźni za Kowala. Miałem 19 lat, 3 lata już pracowałem. Ten Kowal, a to ciężka praca. Ten Kowal taki był już starszy, miał po 40 był, nie, mnie zobaczył już, bo te 3 lata byłem już taki rozrośnięty. Tak, żeźba była tego, się mnie zapytał, czy bym chciał pracować wykonywać resory do przyczep samochodowych. To praca była... Gorąco jak w piekle. Gorąco 1000 stopni, a to pamiętam luty, zima. Od wrota otwarte, nie, tej kuźni i ten chłód, ten mróz, a z tyłu 1900 stopni było ciepła, nie, z tego pieca, nie, bo tak, hartowanie było, później trzeba było naginać te resory, tak, do przyczep samochodowych, jak resory, nie, naginać, żeby nie było szczelinki tego, to ja tu pamiętam, miałem te zgięcia, wszędzie ropa była, mi to ropiało. Z tego młota. No. I się przychodziło do... Jak teraz mi ktoś mówi, że nie ma czasu, że jest słaby. Po pracy i przychodziło robiło 3 do pracy siłowni. I 3 godziny było w siłowni. Taka piosenka była historia jednej znajomości. I ta znajomość jest taka. No pojawił się taki Janek, za którym się oglądały wszystkie dziewczyny, bo i figura, i to był jeszcze taki szał. Takich facetów było bardzo niewielu. A ja byłam taka kruszyna, taka chudzinka i jakoś tak sobie mi kurczę, ale facet. I taka myśl po prostu mnie naszła. A później myślałam to miłość. A pan Janek się dowiedział, że studiuję dietetykę. I bardzo się koło mnie zakręcił, bardzo, bo potrzebował ułożenia jakiejś diety później i jeszcze jakiejś diety. No i tak to trwa 40 lat, a teraz już nic nie pyta. Teraz już nic nie pyta, nic nie musi, ponieważ wszystko ma przygotowane w swoich kubełeczkach czy na talerzu. Mi jest może łatwiej, jeśli to jest coś łatwego, dlatego że jestem dietetykiem klinicznym i właściwie ten sport jest mi nieobojętny i znany. Rozumiem pasję mojego męża, ja to szanuję i cenię. I ten mój wysiłek, który jest ogromnym wysiłkiem, bo trzeba wszystko dobrze zaplanować, ugotować, a życie no, też jest obok i też jest bardzo istotne. Więc jak dzieci były małe, to Miszczu te swoje jedzenie dostawał zawsze niezmienne, a dzieci to, co chciały. Pierwszy start był w 1971 roku. Na każdych zawodach było wyciskanie sztangi lędem jeszcze, nie? I to były konkurencje siłowe, ten jeden. No i były jeszcze konkursy mięśni brzucha. Mięśni brzucha i mięśni nóg, o, konkurs. Na czym polegała konkurs mięśni brzucha? No, kto ma najlepiej rozwinięte mięśnie brzucha albo uda, nie? To zawsze przeważnie wygrywałem te mięśnie brzucha, choć nogi mi się też udało raz wygrać. Już nie pamiętam gdzie, ale wygrałem. Jak można zrobić takie mięśnie brzucha, jak pan ma? Takich nie można zrobić. To bo to genetycznie? Bo to jest genetycznie tego i jak te, dopiero teraz, jak się mówi, to jak jestem dziadkiem, dowiedziałem się, że
ma mięśnie brzucha. Nie, to jest kresa biała. Biała kresa to się nazywa tak. Nie? Nawet jeden lekarz tu był taki, ale to chyba zazdrosny był o swoją pielęgniarkę, bo tu ćwiczył. Bo ona przychodziła do mnie, panie Jasiu, niech mi pan te mięśnie brzucha pokaże. On przyszedł. Patrzy. Tu pan ma szeroko mięśnie proste. No to jest ten rozszczep taki, ale to genetycznie, bo ja już to od urodzenia pamiętam od tych lat, jak zacząłem trenować. A może to się jeszcze powiększyło, jak ja robiłem na przykład po 1000 brzuszków. Nie? Niecałą godzinę ćwiczyłem. Nie codziennie, ale był okres taki, że robiłem 1000 brzuszków na przykład. Nie? To mi wychodziło na 50 minut na przykład na mięśnie brzucha ćwiczyłem. No także to do dzisiaj zostało jeszcze tak. I co ten lekarz mówił? Aha, ten lekarz powie, to jest przepuklina. No, ta przepuklina u mnie jest ponad 50 lat, już jakoś mi nie przeszkadza, nie? Ilukrotnie był pan mistrzem Śląska? Jak to, chyba 10 albo 11 razy byłem mistrzem Śląska. W tym jeden raz wygrałem, to się nie zdarzyło jeszcze. Jak się to mówi w kulturystyce, żebym najlżejszy zawodnik, bo ważyłem wtedy 66 czy 7 kg, wygrał z wszystkimi kategoriami. Open? Open, tak, to był 89. Czyli zmierzył się pan nawet ze 100-kilowymi zawodnikami? Tak, tak, nawet może więcej. Na scenie, wychodząc taki... z kategorii open i ją pan wygrał. I wygrałem, bo to zdjęcie tu było gdzieś, nie nawet. Z jakim uznaniem ci zawodnicy o tu klaskają mnie, bo oni nie wiedzieli, co chodzi, bo nikomu nie klaskali, a mnie zaczęli, nie? Bo ja tym brzuchem tak, falowanie brzuchem było zawsze na zawodach, nie? Ilukrotny mistrz Polski? No mistrz Polski to byłem mistrzem Polski w 1993 roku. W Elblągu wicemistrza Polski, później w Sosnowcu wicemistrza Polski. I jeszcze Ostrołęka wicemistrz i w Zabrzu wice. To 4 razy wice. I kiedy ostatni start był? Ostatni start to miałem w 2009 roku i to był chyba najlepszy moje starty. 62 lata i zastanowałem. Stanął pan na deskach i wygrał pan wtedy? Nie wygrał. Drugi byłem. Drugie miejsce wygrał pan drugie miejsce. Wicemistrz Polski. A 62 lata. Ale to już weteran. Seniora. Nie, to było. Czyli stanął pan w kategorii nawet tak, 20-parolatkami. Tak, to była Ostrołęka, nie? I w Ostrołęce to... zajął pan w tej kategorii. Tak, tylko mnie wyprzedził miejsce. Taki 25-latek. Te płateczki, Jasiu? No tak. No. No. Twoje śniadanko ulubione. No ulubione. A, byś wiesz co. Codziennie. Płateczki z olejem, siemion lniany do tego może być. No, aleś się zrobił specjalista. A jest siemion już. Robię ci płatki jak tak, jak ci robię przez całe życie. I nie będziesz mi tu wymyślał, no dobrze, tylko dobrze. Jedz na zdrowie. Mogę ci dać troszkę mleczka tylko do tego. No. Więc ja tak trochę z lenistwa przygotowuję śniadanie owsiankowe dzień wcześniej.
Jest ono bardzo proste. My tutaj, ja się nie posługuję nasionkami chia ani ziarenkami cudawianki, teraz wynalazki, więc to jest nie dla mnie i nie w moim obszarze zainteresowania ani zdrowia. Mamy zwykłe płatki owsiane górskie, do którego niezmiennie dodaję rodzynki kalifornijskie, na pewno siemię lniane, nie mielone, bo mi chodzi o dobre tłuszcze, bo to przecież te tłuszcze zdrowe też muszą być, a one są zamknięte w takich małych, magicznych ziarenkach, więc na zdrowie. Cynamon cejloński, żeby i pachniało, i żeby smakowało. Czasami suszone morele, czasami suszona morwa biała, ale to jest ten scenariusz, który jest niezmienny. Zalewam wodą wrzącą do napęcznienia i rano posiłek jest gotowy. Proszę bardzo. O, tu sobie dziękuję. A ja sobie zjemy kawkę. Ja się kawki napiję w tym czasie. Za 2 godziny trening. No właściwie to 3 godziny. Trzeba nabrać trochę glikogenu. No to specjalnie ci przygotowuję taki posiłek. Dzisiaj długo będziesz biegał, bo nie wiem, co ci do tej miseczki przygotować. Nie długo, dzisiaj 12 kilometrów. 12 kilometrów, pięknie se robisz. No to będziesz miał na minusie 700 kilokalorii? 800. 800. No około 800, 780. No to ci muszę dodać makaronu. No jest ten kubełeczek też uzależniony od tego, czy będzie dużo biegał, albo czy będzie ćwiczył na siłowni. Jak będzie dużo biegał, no to jest makaron razowy, ryżowy, wieloziarnisty, wybór jest ogromny. I wtedy mięsko duszę zawsze w obecności pomidorów, a dlatego, że potrzeba tego potasu, dodam zawsze oliwki. Czasami dodam kapary, bo przecież wiemy, że jak poleci te 10 km, to się bardzo spoci, więc on tego potrzebuje, tej równowagi elektrolitowej w tym pożywieniu również potrzebuje. No jest coś zielonego, bo magiczne działanie ma rukolka albo czy rozpątka. No i jeszcze musi być coś, co cieszy oko, bo to też oczami się je. Więc też mi miło, jak otworzy ten swój kubełek i podobno, i są na to świadkowie, że zawsze się cieszy. Mojego napoju nie mam słomki, kurde, bo ten cejrowski przez słomkę pije, nie? Yerba mate, ja muszę tak. No, ale może, jak byłeś grzeczny, cały rok coś tam pod choinkę dostaniesz. Tak? No, być chyba. Może. No. To będziesz sobie tą yerbę pił jak gość. Dalsza część dnia to jest, jeszcze trzeba się czegoś napić, albo ten kubełeczek, ten posiłek je na 2 razy. No i przychodzi do domu na kolację. No tu mądra kolacja to kolacja białkowa, więc coś tam zawsze w lodówce czeka. Żoną idealną jestem, ale nie aż tak świętą, żebym jeszcze czekała z kolacyjką, więc to jedyną rzecz, co se mistrzu robi, to tą kolację. No się strasznie narobi, bo czasami otworzy lodówkę, wyciągnie serek wiejski, no i jeszcze łyżeczkę musi do tego znaleźć, no i se zje. No to się też narobi, ale robi to samodzielnie i powie jeszcze dziękuję, co mnie bardzo cieszy. Znaczy dzisiaj taki makaron, Jasiu, ten wielo... A na południe makaron, tak? Tak. Owsiankę jedną. Jasiu, tatuś je owsiankę, a ja tutaj szykuję. A makaron jaki? Razowy? Tak jest, panie Janku.
Jestem córką Jana Wyducha. Na co dzień jestem również dietetykiem, więc moja kariera zawodowa poczuła się zupełnie naturalnie, ponieważ mama pracuje jako dietetyk kliniczny, tata jest sportowcem. Dieta jest dla mnie bardzo ważna. Biegamy w tej chwili z tatą i uwielbiam właśnie takie soboty, niedziele, takie weekendy, kiedy mamy zawody. Spotykam się z moim tatą, spotykam się z moim wujkiem Bogdanem, z moimi przyjaciółmi i biegamy gdzieś tutaj po lesie. Jest bardzo dużo teraz tych zawodów organizowanych. Więc takie aktywne niedziele, soboty uwielbiam. Jesteśmy pod wieżowcem Altus, w którym odbywają się mistrzostwa biegania po schodach. Mistrzostwa Polski. Dwa razy byłem pierwszy. A skąd pomysł w ogóle na bieganie po schodach? Bo biegam w górach, a ten bieg po schodach to należy do biegów górskich. Stowarzyszenie Biegów Górskich go organizuje. Bo tu jest 30 piętr. W jakim czasie się go pan 30 piętr zdobył? No ja miałem 4 minuty 5 sekund. Tak. A to jakieś specjalne przygotowania się robi pod te zawody? Tak, tak. To trzeba biegać. Góreczki trzeba zaliczać pod górę. Schody też. Co drugi schod, nie? No i siła w rękach też musi być, żeby za balustradę się chwytać, żeby pociągać, bo później ostatnie piętra to są takie bardzo ciężkie. Także niektórzy na kolanach wchodzą już prawie. Kubełek numer dwa. Jak jest trening siłowy? Jak jest taki program ćwiczeń siłowych? No to ten kubełek zmienia postać, bo wtedy jest ryż, bo trzeba mu kaloryczności. No i dam mu więcej tego mięska, przyprawię jakoś tak, niech ma. No przecież kocham, to mu ugotuję dobrze. Marzynko, a co do tego biegu, to ty sobie jeszcze te wykroki rób. No to robię. To jest dobre, wiesz, żeby ten kąt tak, co drugi schod, co drugi schodek, nie to wiesz, kąt między udem a tym, równolegle prawie trochę wyżej, nie? Nogi, żeby były uda, to właśnie te wykroki bardzo. Ostatnio robię wykroki, ale z plecakiem, wie, antelka 10-kilowa na tym, to fajnie tak działa dobrze. Marzenka jest bardzo skromna, ale nie powiedziała o swoich sukcesach sportowych, bo no było to, było nie było 18 lat temu, ale w młodzikach zostałem wicemistrzynią Polski i brązowy medal na mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Miała 14 lat, trenowała z 2 lata nawet. I zdobyła brązowy medal i srebrny medal w Kielcach. Jasiu, dam ci trochę kaparów, wiesz, bo nie soliłam mięska. Czego? Kaparów, a ty się wybiegasz, wypocisz no, dużo. No. Tam też oliweczek parę. Hm? Lubisz, nie? No pewnie. Teraz ta dieta pudełkowa. No ty też masz, ale taką pudełkową. No pudełkowa, od tylu lat. Tak, bo wiesz, tobie to jest dobrze, bo masz świętą kobietę. Pewnie, no a kto powiedział, że nie? Kto by mi... Ale kochanie, kto by mi robił to jedzenie? No. Zamówiłbyś... Ja rano wstanę, owsianka już jest. No. No. I? Ale już powiedziała, że ci się już nudzi. No ale co to, 35 lat dopiero codziennie. No. 35, no, mamusia, albo może więcej, nie? Ja wiem, mamusia też ma jakiś bunt ostatnio. No, buntuje się już. Nie wiem, co jej się stało. Kupiłam sobie taką fajną książkę motywacyjną i teraz ja nie będę żona mistrz, tylko będę asertywna. Oj, nie zgadzam się. A to ci się skończy? Skończy ci się, mistrzuniu.
chyba 2 czy 3 lata temu też zdobyliśmy drugie miejsce drużynowo, prawda? A w tym roku również było pudło. Także możemy się pochwalić i podziękować naszym przyjaciołom, którzy tworzą z nami tą drużynę. Na zawodach ja zawsze staram się gdzieś biec za tatą, ale tak staram się ciebie dogonić i jeszcze jedne zawody były, gdzie bym cię prawie wyścigła. Było. Było. Gdybym to trochę... Była ta końcówka, bo zrobiłaś sprint. Tak, ale, ale mówię, jeszcze nie ten czas, jeszcze będzie ten czas, kiedy może cię dogonię. Dobra, tak się przyznam, ja najbardziej się bałam tego maratonu. Ja już przeżyłam te wszystkie twoje mistrzostwa świata, proszę, ile męki mojej i charówy dobra. Ale ten maraton straszny. No kolega mi powiedział, że nie jestem maratończykiem, bo maratonu nie przebiegłem, nie? Bo tak, biegałem jak na Podlesie, nie? Tacy chłopcy idą, bo miałem koszulkę, półmaraton, nie? Tam z Bytomia czy skądś, maratończyk biegł. Ja mówię, a ja myślę tak sobie, kurde, przecież nie jestem maratończykiem, bo nie zrobiłem, nie? A ten mi jeszcze kolega mówi, maraton, zrób tego, to, bo to maratończyk to musi zrobić maraton. Mówię, dobra, no trochę byłem już starszy, bo 65 lat skończyłem, nie? Pierwszy maraton mój dopiero. No ale nic mi się nie stało. Ty wiesz, czego ja się bałam najbardziej? Czego? Że zejdę z tego świata. Tego się nie bałam. Tego się nie bałam, że wdową zostanę. Tylko tak się strasznie bałam, że ty nie ukończysz tego biegu w zaplanowanym dla siebie czasie. Wtedy mogiła, to następny maraton był. Ja już bym tego nie przeżyła. Ale teraz myślę, że jak mi przeszło, że nie zastartuję, jeszcze ten drugi maraton, bo do pary, żeby to było. Do pary. To ja myślę na drugi rok, prawie jak będę... To ja z tobą. Jak będę najmłodszy w kategorii na drugi rok. Najmłodszy w kategorii. No. Na drugi rok, Jasiu, to ty będziesz miał? Cyfra mnie przeraża. Kolejna 18. No dużo będziesz miał lat. Tyle, ile kilogramów, tyle lat. Sport dla taty jest jego całym życiem. My wspieramy go w tej jego najważniejszej pasji. Mama wspiera go od strony dietetycznej. Ja wyszukuję nowych wyzwań. Tata cały czas musi czuć tą rywalizację. To jest dla niego bardzo ważne. Ma jeszcze więcej energii. Kiedyś to była tylko i wyłącznie kulturystyka. Było to podnoszenie ciężarów. Potem były to również pompki, było podciąganie na drążku, było morsowanie, w tej chwili jest bieganie, uwielbia też street workout, także tutaj też jest to jego nowa pasja i cały czas zastanawiam się, co jeszcze tutaj tata nowego wymyśli. A morsowanie, to już tak sporadycznie teraz. Teraz siedzą do tej przerębli, wejdą i wiesz, te ręce u góry, dotąd się zanurzy i tak, to nie dla mnie, ja muszę pływać pod lodem albo coś, nie? Myślałem o tym odważniku, wyciskanie ketla pod lodem, nie? W tej lodowatej wodzie, nie? Ale co? Przecież tańce robią pod wodą, ja mogę wyciskanie, już próbowałem na sucho w klubie. Powietrza. Ale jak ty to próbowałeś? No na sucho, bez powietrza, nie? Znaczy wdech. Przecież statykę trenowałem pół roku na bezdechu, na siedząco. Prawie 5 minut wytrzymałem na bezdechu. Nie? Muszę coraz lepsze pomysły. Wiesz. Ale sąsiadki się martwią. Halinka się mnie pytała, a co? A Jasiu już teraz nie będzie morsował? Ja mówię, ale czemu, Halinko? A bo ja tak lubiła, że patrzeć, jak idę z psem, a Jasiu w tych batkach stoi na tym balkonie i mi się to tak podobało. I ona jeszcze mi mówi, że ty bardzo długo stoisz na tym balkonie. Śnieg musi być, bo ten śnieg muszę udeptać i lód, żeby był boso na tym. Na lodzie, nie? To takie przygotowanie się przyda. Nie? A najgorsze to we wannie. Teraz
jak lodowata woda do wanny żeliwnej i się położy. Zresztą nawet komentarz czytałem tam Morsa też jednego, że mówi, we wannie gorzej niż przy rymblu. No ale te wpływania pod lodem, pamiętasz, kurczę, a to ci opowiadałem, nie? Jak wtedy, co skręciłem pod lodem i chcę, płynę, chcę wypływać. Nie ma przerębla, kurczę. Wypłynąłbyś ale, taki otumaniony byłem chyba tą wodą lodowatą, że nic, nie było żadnego strachu. No, ale to jak tam trafiłeś w końcu? No i tak, na lewo, mówię, 2 metry jeszcze na lewo, nie patrzę, nie ma, nie? Mówię, tak myślę sobie, na prawo trzeba spróbować. Nie? I jak na prawo, zaczęli mnie ciągnąć chłopcy, bo chłopcy widzieli, u góry, nie? Patrzeli, bo nie było śniegu wtedy. Ty się zgubiłeś tam po prostu. No. I widzieli i zaszli mnie, a to 3 przeręble, nie? Ja już byłem za tą trzecią. Byłem za, nie? To mnie do tej pierwszej musieli przyciągnąć. Tym sznur. Dobrze, że byłem przepasany tym sznurem. Bo tak kiedyś tak myślę, po co ten sznur? Przepłynę sobie tak, nie bez sznura, nie? Dobrze, że tego, a później wystraszony, że bym mówił, nie wiem, czy wejdę jeszcze pod lód. Jestem z niego bardzo dumna, mobilizuję go do działania i tym samym on mnie mobilizuje. Ja jeszcze w biegach jestem daleko, daleko za nim, ale myślę, że to jest jeszcze kwestia czasu i go dogonię. Przynajmniej będę na tyle biec, że gdzieś tam zobaczę jego plecy, bo w tej chwili na starcie ustawiamy się zawsze razem. Jakiś czas biegniemy, a potem tata wyszczeli, już go nie widzę i nie mogę tego zupełności nadrobić. Spotykamy się już pod koniec zawodów, kiedy tata jeszcze gdzieś na ostatnim kilometrze mi kibicuje i jeszcze mnie mobilizuje, żebym jeszcze lepszy czas zrobiła. Wszyscy wiedzą, że pan Jan ma brata pięściarza, wielokrotnego mistrza Polski. Tak. Moim bratem jest Bogdan Jędrycik, 4-krotny mistrz Polski w boksie. Teraz już oczywiście na emeryturze bokserskiej, ale jeszcze trenuję dla siebie rekreacyjnie. Jestem ciekawa spotkania. Chodźmy. Cześć, witaj pracę. Cześć. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dobry. Ustalmy na początku, czy jeszcze ktoś jest usportowiony w rodzinie? No, był właściwie brat średni, ale już nie żyje, nie? Też był bokserem. Też pięściarzem. Tak. No, ile medali? No, byłem 4-krotnym mistrzem Polski indywidualnym i raz drużynowym. Drużynowym wicemistrzem Polski i brązowym medalistą. Walczył pan w jakiej wadze? W wadze muszej. To jest w kategorii do 51 kg. Do 51? Tak. Pan jest młodszym bratem. Tak. 17 lat. 16. No nie, 17. Nie biliście się? Nie. Bo pan też zaczynał jako pięściarz swoją karierę sportową. No, można, liznąłem, można powiedzieć. Macie jakiś wspólny sparing za sobą? Nie. To może dzisiaj? Nie, znaczy były. W garażu Wikowie sobie odbiłeś, nie? Ale to ja wtedy byłem taki troszkę... No, rozumiem, że pan Jan wtedy zwyciężył. Skoro... Nie, to było takie, bo przyjaciel. Janek wtedy wszystkich obijał tam, nie? No,
No to zobaczymy, chyba moim pojedziemy na... Moim marzeniem było zawsze wystartować na... Na ringu, ringu, tak? Jest to 333 walki. No, a ja może więcej, jednej. Ale taki... Ulicznych. Uliczny. Nie, uliczne, bo lokalowe. Jako bramkarze, żeście obaj pracowali? Nie. Tylko pan Jan jako... Nie, ja byłem w tych czasach, byłem sportowcem i nie, żadnych bramek nie było wtedy. No, no. Teraz pięściarze dorabiają właśnie na bramce, bo nie ma zakładów pracy. Tak, ja kiedyś do pracy nie chodziłem, a miałem płacone. Nie? Byłem niby przyjęty na kopalni, a chodziłem na mosty, na treningi. Nie? Takie czasy kiedyś były. Teraz się to skończyło. Na kopalni jako? Jako? Kto? Jako, no wtedy byłem jako sportowiec, nie? Ale później musiałem te czasy sportowca odrobić, nie? Nie rozumiem. Jak byłem, pracowałem na kopalni jako sportowiec? Tego nie zrozumiałam. No chodziłem tylko po wypłatę na kopalni. No, trenowałem. Ja trenowałem no. Podnoszenie ciężarów. No. A chodziłem, trzeba się trenować, treningi. A na dół się nie zjeżdżało? No. Takie czasy kiedyś były. A pensja była. No. Wtedy tak było. Sportowcy, nie tylko bokserzy, tam ciężarowcy. No, piłkarze, piłkarze. No, cały sport. I wtedy ten sport tak prężnie no. Istniał, nie? A teraz kopalnie, wszystko... zakłady pracy się pousuwały i sport wszystko krapuje, nie? No nie ma, no teraz jak z młodzieżą się jedzie, to trzeba zapłacić startowe, żeby chłopacy się bili, nie? Oni muszą płacić, żeby popysku dostać. Tak, pisowe, podróż, tak. A kiedyś jak ja jeździłem z chłopakami, jak jeszcze prowadziłem sekcję bokserską tu walki, no to ja dostałem pieniążki, jeszcze chłopakom dawałem diety po 20 zł. A teraz nic nie ma, nie? Teraz każdy z swojej kieszeni. Dobrze, no. Słuchajcie, jedźmy na tą salę i tam zrobimy sparing. No dobra. Henryk Wilk, cześć Boguś. Witam Cię. Pan walczył? W jakiej kategorii? To było dawno i to już minęło trochę czasu. Ostatni raz w 1985 roku. Boksowałem na Śląsku, troszkę boksowałem w lidze pierwszej, w drugiej lidze. W Górni, MZKS Górni Knorów, Karpow Gliwice. Tutaj, bo toczyliśmy mecze. W 1985 roku trzeba było iść do pracy i pracować. Dzisiaj na dwie takie. Tak, no ja widzę, że no. Przygotowuje się dość dobrze. Ja tutaj trzymamy Bogdana, bo tam będzie zimny, to ma Bogdan miał szansę, nie w ten sposób. Zmęczyłyście przy rozgrzewce. Natomiast widzę. Witam cię na naszej sali. Widzę, że doświadczenia masz już dość dużo, a szczególnie jestem widzę siłowo. Ale jeszcze tak, siłowo. To będzie chyba pierwsza moja walka. No, zrobiłem dwa treningi. Chyba wystarczy. Panie Januszu, zapraszam jego gościa pierwszy raz na wagę. Dobrzeż 64 kg. Panie Bogdanie. ...63 800. Proszę czerwony do czerwonego narożnika, niebieski do niebieskiego narożnika. Panowie, na bok. I zapraszam do siebie. Przywitać się. Czas, boks!
przygotować się. Moc! Sobie. Proszę do mnie tutaj obydwaj, ogłosimy wynik. Po lewej stronie tutaj zawodnik Zależnego Czerwonego, przypominam, prawie 70 lat, więc ogłaszam remis ze względu wieku. Proszę. I przywitajcie dwaj bracia, proszę. No. Rodziną się rozstrzygnęło. Moim marzeniem było właśnie zawalczyć na prawdziwym ringu i zdarzyło się to już na koniec mojej kariery, mając lat prawie 70. Bratobójcza walka stulecia to była. Karwo Grywice. Wybrałem Vitamin Multiple Sport, dlatego że stanowi kompletny zestaw witamin i minerałów. Vitamin Multiple Sport dotrzymał obietnicy. Reszta zależy od Ciebie. Poznaj inne zalety Vitamin Multiple Sport na www.olimpsport.com.